Jeśli zastanawiacie się, jak zrobić taką zabawkę, zapraszam do oglądania. Żeby ją wykonać, potrzebujemy spinacza, nożyczek, kleju, tisaków, papieru kolorowego i dużą, dużą wyobraźnię. Zaczynamy od narysowania rybki. Liczę na Waszą fantazję, bo ta rybka może być dowolna. Moja będzie taka pękata. Zrobimy płetwy, dziubek, płetwę górną. I teraz można ją dowolnie pokolorować, wypełnić jak chcecie. Ważne, żeby nie rysować jej buzi. Dlaczego, to powiem Wam później. Teraz wycinamy naszą rybkę. Rybka wycięta. Dlaczego nie malujemy jej buzi? Ponieważ ją będziemy teraz obcinać, tworząc jej właśnie buzię. Od początku do ogonka. No nie? Te części musimy przykleić do klamerki. I górną część. I dolną. Odwracamy. I teraz w przypadku tej rybki mieliśmy ząbki u góry, dlatego są one z tyłu przyczepione do góry. A tym razem chcę zrobić coś weselszego, nie tak przerażającego. Mianowicie narysuję mniejsze rybki, które znajdują się w buzi naszego wielorybka. Taki machający rybek będzie. Hello! Wycinamy naszego rybka. Musi być na takim prostokącie, żeby łatwo go było przykleić do naszego wielorybka. Nasza rybka wycięta. Został mały prostokącik, bo to jest miejsce do przyklejenia do dolnej szczęki naszego wielorybka. Smarujemy klejem. Tak, Marcelinko? I przyklejamy naszą rybkę do dolnej części buzi wielorybka. Mam nadzieję, że spodobały się Wam moje rybki. Może stworzycie rodzicom albo rodzeństwu jakiś teatrzyk. Miłej zabawy!